Był to jubileusz, jakich mało. Zespół placówek specjalnych w Praszce obchodzi swoje 30-lecie. Na tę okazję przygotowano spotkanie z gośćmi i przyjaciółmi szkoły. Witam przedstawicieli naszej gminy, która jest organem prowadzącym placówkę. Na dzień dzisiejszy mam 66 uczniów i dzieci. Są to dzieci praktycznie od 8 miesiąca miałyśmy najmniejsze dziecko na wczesnym wspomaganiu rozwoju do 25 lat. Kontynuują naukę w szkole przysposabiającej do pracy i w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Mamy szkołę podstawową, przedszkole i szkołę przysposabiającą do pracy. 30-lecie, piękny jubileusz, od 30 lat mamy placówkę, która wspomaga rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne. Dbamy o te sprawy. Tutaj dzieci mogą do 26 roku uczęszczać. Później mamy SDS w Ganie, gdzie starsze osoby mogą uczęszczać. Także jeżeli chodzi o opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, uważam, robimy co możemy, ale to nieźle nam wychodzi chyba. Zespół placówek specjalnych to jedno z miejsc, gdzie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą między innymi dzięki dostosowanym metodom edukacyjnym i odpowiedniej organizacji lekcji rozwijać własne zdolności, a także przygotowywać się do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzieci mają między sobą przyjaciół, uczą się też funkcjonowania z nami, zdrowymi ludźmi, tak? Tak samo tutaj według placówka wyciąga dzieci na różne konkursy, na różne muzea, inne jakieś tam przedstawienia. Cały czas placówka się zmienia, dzieci też się zmieniają, także bardzo, bardzo pozytywnie wpływa szkoła na nasze dzieci. Tutaj jest zupełnie inne podejście do dzieci, bo naprawdę trzeba indywidualnie przystosowywać każdy trening, każde zajęcia indywidualnie do osób. Mam 4 maksymalnie osoby na zajęciach, i do każdej indywidualnie do ich możliwości trzeba dopasowywać po prostu to, co potrafią i jakie ćwiczenia, wszystko indywidualnie. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali i zaprezentowali wyjątkowe przedstawienie. Będą też śpiewać uczniowie naszej szkoły, że najbardziej lubią poniedziałek, bo wracamy do tej szkoły właśnie. Oni nie czekają na wakacje, tylko czekają na szkołę. Ważna jest chyba atmosfera, prawda, która tutaj panuje u was. A tak, tak. Radosna, bezpieczna dla naszych uczniów, stwarzająca im okazję do tego, żeby się rozwijali w swoich rozmaitych kierunkach, ale takich najlepszych dla nich. Chłopiec z dużymi uszami zwał się odtąd Chłopiec Wielkie Uszy. Z okazji jubileuszu życzymy uczniom i pedagogom samych pogodnych dni i sukcesów, by udało się zrealizować nowe cele.